Cześć, tu MT Urbex. Dziś sobie zwiedzimy podziemną trasę turystyczną, która znajduje się w Wałbrzychu przy liceum na ulicy Aleja Wyzwolenia. Mamy dzisiaj okazję zwiedzić ją, ponieważ raz w roku można ją oglądać, wchodzić tam ogólnie. A my z tej okazji skorzystamy. Tylko że coś tłumów tutaj nie ma. Nie wiem, możliwe, że za darmo. Nawet jak się płaci, się zapłaci. Tak, w ogóle to niedawno odkryli. Jakieś 4 lat temu. O, drugie liceum. Schron otwarty dziś. Zapraszamy. Lampy górnicze. Bierzemy sobie kask. Ty, są... Nie wiem, no, ale można wziąć. Bierzemy? Ty. Ta torba jeszcze oryginalna jest, musi być. No. Bo tu ruskie były. Złotem, kurwa, zaraz. Prawdopodobnie przebieg tuneli. Patrz, ile tu tylko jest. Weź o tarkę wyjmij. Będzie lepiej. Patrz, hełm. Proszę, czekać, nie mało widać. Zaraz coś się przyświeci. To jest stary hełm, jest przedziurawiony. Artefaktów to chyba było widać od chuja. Pa, nawet maska, ty. Po co nie była tutaj przeciwgazowa jest? No, stara taka słonia, ale to już jest nie w całości, nie? Tak jak w Czarnobylu mieli. No. Bo to ruskie też ten, co przyjęły kiedyś. Wszystko takie cegły, jak to pan Herman na pewno to był włożony. No. Ale w Hermanie tlenu nie ma, nie? Patrz, tam chyba drążyli dalej coś. Ale już jest... Coś chcieli chyba drążyć dalej. Są cegły. I dalej skała. No. A to i korzenie już wystają. A takie pucharki jak ty, bo jeden taki był wtedy w tym szpitalu. Było tak mieszkanie. No. No tutaj co mamy? Też jakiś... O, to z przewodnikiem tam łazi ktoś. Patrz. Czyżby tu... Skąd tu promieniowanie? Nie wiem. Kwiecień kiedyś tam może było promieniowanie. Patrz, jakie drzwi spróchniałe te. Kwiecień też się... kiedyś, żeby było promieniowanie. Chodził tu. I się zachowały. Tego nie wiem. Dlaczego o tym mówię? Wiecie Pani, takie tu jest powietrze? Tu nie ma żadnej wentylacji, nie ma żadnych kominów, niczego. Te drzwi są przez cały tydzień, przez te 3 tygodnie, tam jest na wycieczka, są zamknięte. Słuchaj to. Jak tu się wentyluje? Co ciekawe, pojawiają tu się nietoperze. Pocisk. Nie ma, ale one się pojawiają. Które domy? Tamta część też nie ma żadnego wyjścia. Nie wybuchł chyba, nie? Wybuchł, bo z przodu nie ma takiego czubka. Co? Część na drugą stronę jeszcze jakiś czas temu, ale już tak jest zawalone. Żeby ona wystawiała jakieś szczeliny, to z tamtej części nie za bardzo, bo tam no, nie ma wyjścia z tamtej. To ja. Nie mam takie. Zawsze tam pomyślicie, że kopalnia gdzie jest. To nie widzi, to tam nie widzi. To jest cyrylicą, te napisy. I to jest wykonane przez ludzi, którzy tu pracowali, przez Rosjan, którzy tu pracowali przy budowie tego schronu. Takie coś jest na Łodarzu, w kilku miejscach się pojawiają takie napisy. Oni ryli na desce, jak robili obudowę, to przykrywali, bo pewnie Niemcy tego nie zauważyli, bo gdyby zauważyli, to by tego nie było. Nie? No ale się to stało.
Szukamy kogoś, właśnie trzeba będzie chyba ściągnąć jakiegoś rusycystę tutaj, żeby nam to rozczytał. Próbowaliśmy to tak dojść do tego, ale to nie idzie. Trzeba kogoś po nabiegle język i kojarzy wyrazy z widzenia, bo człowiek łapie, jak nawet nie musi mieć wszystkich liter, ale jak zobaczy, to przeczyta, nie? Co to może być, nie? Tak, to właśnie też kolega się interesuje. Mauzoleum, to ja pani powiem, że ja będąc takim państwem, mając 6 lat przed szkołą, to ja tam mauzoleum, jak chodziłem po tym mauzoleum, nikt się nie martwił, że nigdzie, że padnę. Pani brały dwa wózki takie drewniane na tych dużych kółkach jeszcze. W jednym było ciasto na blachach drożdżowe, w drugim był kompot w wielkim garze i jechały z nami pod mauzoleum. Do Bogusławskiego, bo ja z Nowego Miasta jestem. No. Tam był przedszkole na Bogusławskiego. Tak, i żeśmy się bawili na tej łące przed mauzoleum, nic komu nie przeszkadzało. Ale ja też, bo ja jestem w mieście. To pamięta pani Gila Tarca, pamięta pani jak były imprezy, jak śpiewali w amfiteatrze. O właśnie, jak śpiewały zespoły. A tu mamy plan miasta Bałtrzycha. Wydanie tymczasowe do użytku służbowego. Właśnie zakończyliśmy zwiedzanie. Dziękujemy za oglądanie. Zostawcie subskrypcję na kanale oraz łapkę w górę pod tym filmem. Na razie. Cześć.